Cześć, witajcie. Dzisiaj wrócimy troszkę jeszcze do samego blockchaina, do samej technologii i porozmawiamy sobie o tym, jak blockchain, jakie zastosowania ma w praktyce. Ponieważ gdy słyszymy o technologii blockchain, większość osób wiąże ją z pieniędzmi. Tylko dlatego, że słyszało gdzieś tam w telewizji, że ktoś tam się dorobił na kryptowalutach, że spekuluje, że to jest jakiś czarny rynek, czarna magia. Ludzie nie chcą o tym słyszeć i wiedza ich na ten temat jest po prostu bardzo pobieżna i opiera się tylko i wyłącznie na tym, co usłyszą w telewizji właśnie. Na CoinMarketCap w tej chwili jest ponad 1000, prawie 2000 już różnych kryptowalut i tokenów wyszczególnionych. Różne projekty powstały z różnych przyczyn. Z przyczyn takich, żeby stworzyć walutę, i po to powstał Bitcoin, Litecoin. Projekty takie jak na przykład Ethereum Classic powstały po to, żeby tworzyć programy komputerowe, umożliwić pisanie smart kontraktów pod różne projekty, o tym powiem troszkę później, i nie mają nic wspólnego z walutą jako taką. Są też coiny typowo prywatne, takie jak, nie wiem, Monero. Także blockchain ma zastosowanie dla osób indywidualnych, dla jednostek, ale największa magia zaczyna się przy użyteczności kryptowalut i to użyteczności na skalę instytucjonalną. Blockchain rewolucjonizuje rynek i nieruchomości, to już w tej chwili się dzieje. Rynek nieruchomości, produkcję, proces produkcji, ubezpieczenia. Księgowość, prawo. Także bardzo ważnym jest to, żeby rozumieć, że blockchain to nie tylko pieniądze i nie tylko spekulacje. Jednak jeśli chcemy zrozumieć samą technologię blockchain, po co ona powstała i do czego może być używana, musimy zrozumieć ten temat na poziomie instytucji, na poziomie użyteczności, nie tylko spekulacji. Są to ważne, bardzo ważne informacje, szczególnie dla osób, które uważają, że blockchain to jest po prostu scam i oszustwo i naciąganie ludzi. Tak więc teraz porozmawiamy sobie o różnicach pomiędzy tradycyjną technologią a technologią blockchain. Czym jest blockchain więc? Blockchain to jest rozproszona baza danych w najprostszych słowach, która posiada wiele komputerów. Każdy z tych komputerów posiada kopię wszystkich danych. Nie ma tam centralnej jednostki, która steruje całym systemem, tylko cały system, wszystkie komputery na zasadzie konsensusu grają jakby według ustalonych wcześniej zasad. Jedna osoba nie może zadecydować o jakiejkolwiek zmianie. Można ewentualnie przestać wspierać ten cały system. I na tym polega ta decentralizacja. Zupełnie inaczej niż w scentralizowanych systemach, gdzie na przykład w banku mamy jeden organ, jedną centralną gdzieś tam jednostkę, która ustala zasady funkcjonowania całego systemu w obrębie określonej instytucji, takiej jak na przykład bank. Dlatego wszelkim instytucjom jest bardzo trudno regulować blockchain, regulować na przykład Bitcoina, czy regulować, tak jak trudno jest im regulować sam internet, ponieważ to jest technologia, która należy tak naprawdę do ludzi, nie do jakiejś tam instytucji. No, oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale myślę, że wkrótce się już o tym dowiedzą. Przy okazji powiem Wam jeszcze, czym się różni zdecentralizowany system od rozproszonego systemu. System zdecentralizowany, tak jak mówiłam już, nie ma centralnej jednostki, a system rozproszony, tak jak na przykład Amazon, ma wiele komputerów, baza danych jest w wielu komputerach gdzieś tam, rozproszona po całym świecie,
ale jednostka centralna to jest jedna. Jest jakaś jedna jednostka centralna, która kieruje mimo wszystko całym tym systemem. Czyli reasumując, przy decentralizacji, tak jak przy Bitcoinie, przy internecie, nie da się zamknąć jednym kliknięciem, jedną decyzją Bitcoina, nie wiem, Bitcoina czy internetu, czy tam innych kryptowalut. Przy Amazonie można sobie wyłączyć serwer i koniec, i po Amazonie. Przy Bitcoinie do zabezpieczania całej sieci używana jest większa moc obliczeniowa, ogromna moc obliczeniowa, nieporównywalna mocą obliczeniową używaną przy rozproszonych bazach danych czy scentralizowanych. Tam jest bardzo mała moc obliczeniowa, więcej opowiem o tym później, bo tutaj będziemy wchodzić później w proof of work, do czego służy i jak to się ma do właśnie bezpieczeństwa sieci. W każdym razie przy zdecentralizowanych systemach wszystkie komputery przyłączają się do sieci i wszystkie komputery uczestniczące w całym systemie wspierają tą sieć. Wszystkie komputery mają za sobą dużą moc obliczeniową, duży tak zwany hash power, i ten hash power właśnie zabezpiecza poprawność wszystkich transakcji, wszystkich operacji, które zachodzą wewnątrz tego systemu. Przy scentralizowanych czy rozproszonych bazach danych ta moc obliczeniowa stojąca za całą siecią jest bardzo mała. Dlatego bardzo łatwo jest ją zaatakować i zhakować. Tak więc, ponieważ blockchain jest rozproszoną bazą danych i ta baza danych rejestruje wszystkie ruchy, wszystkie transakcje czy wszystkie operacje będące zachodzące w tym systemie, całą przeszłość rejestruje. Dzięki temu możemy śledzić pochodzenie produktów, pochodzenie wartości, pochodzenie pieniędzy. Możemy śledzić historię wszystkich transakcji, które odbywały się w sieci, czyli możemy dotrzeć do każdej jednej transakcji, która miała miejsce na samym początku od 2009 roku, jeżeli mówimy o Bitcoinie. A jeżeli mówimy o innym systemie, no to do każdej jednej operacji, która miała miejsce w tym systemie od początku jego istnienia. Na przykład kupujesz koszulkę, jakąkolwiek, jakiś t-shirt kupujesz sobie w sklepie i możesz prześledzić, jeżeli firma jest zbudowana, jest oparta o blockchain i całą bazę danych ma w blockchainie, możesz prześledzić, skąd pochodził na przykład materiał, czy z jakiego państwa ta koszulka przyjechała do tego akurat sklepu, skąd pochodził materiał, czy nie na przykład z państwa, gdzie są wykorzystywane dzieci gdzieś tam do produkcji tego materiału. Możesz na przykład prześledzić, co zawiera Twoje jedzenie, jak kupujesz jakieś jedzenie w sklepie. Możesz prześledzić cały łańcuch dostaw, składniki, wszystkie składniki, skąd się wzięły, kto je wyprodukował, gdzie były produkowane, skąd są importowane, w jaki sposób znalazły się w fabryce tego produktu, który Ty właśnie kupiłeś. Możesz wszystko sobie sprawdzić. Tutaj nie, jakby nie opierasz się na słowie honoru, czy na naklejce na produkcie jakimś, którą można sobie, nie wiem, napisać, przepisać i nakleić nową, tylko wchodzisz sobie w bazę danych, w blockchain, która jest rozproszona i masz dostęp do wszystkich informacji i po prostu sobie sprawdzasz sam, nie musisz nikomu ufać. Czyli blockchain przy instytucjonalnym zastosowaniu pozwala na śledzenie wszystkich produktów, usług, wszystkie, jest to rozproszona po prostu baza danych ze wszystkimi informacjami adekwatnymi do konkretnej firmy, która ten blockchain tworzy, prawda? Może to być na przykład, nie wiem,
baza danych, księga rozrachunkowa, nie wiem, nieruchomości, czy na przykład gruntów, jak w Afryce mamy Factoma, gdzie zapisywane są wszystkie transakcje i jest to księga wieczysta na przykład Afryki. Wszystko można sobie prześledzić w tej księdze. Nie trzeba gdzieś tam dzwonić do urzędasa, który odkurza jakąś tam książkę, która gdzieś tam kiedyś parę lat temu, nie wiem, spaliła się w pożarze i była odtwarzana dziesiątki razy przez jakichś tam skrybów. Nie trzeba takich rzeczy robić. Przy blockchainie nie musisz ufać nikomu, nie musisz się prosić o żadne informacje, nie musisz dzwonić do jakichś urzędników, tylko po prostu wchodzisz sobie w bazę danych na blockchain, która jest otwarta i wszystko sobie widzisz, wszystko potrafisz sobie, wszystko sobie możesz prześledzić. Przy Bitcoinie, ponieważ Bitcoin jest tylko bazą danych transakcji, możesz sobie prześledzić wszystkie transakcje, pochodzenie, nie wiem, pieniędzy. Z jakiego portfela na jaki portfel były przesyłane, jakie środki i które dokładnie bitcoiny były wydawane. Wszystko widać w zupełnie inaczej niż w scentralizowanych bazach danych. A o banku to ja już w ogóle nie mówię, bo to są już zamierzchłe czasy. Bazy dane banków i te ich zabezpieczenia wszystkie. Patrząc na blockchain w większej skali, na przykład, możemy unikać korupcji, możemy zabezpieczyć się przed korupcją urzędników dzięki technologii blockchain, właśnie eliminując ich. Nie będzie urzędników, nie będzie pośredników, bo wszystko załatwi za nas napisany kod po prostu i zdecentralizowana baza danych. Nie potrzebujemy strażników do tego, żeby pilnowali swoich egzekwowania praw, które sami sobie tam napiszą, tak żeby im było dobrze i żeby im te prawa służyły. Prawa będą służyć nam. Na przykład mówi się, że dzięki Bitcoinowi unika się płacenia podatków i tak dalej. Nieprawda, tu jest bardzo łatwo prześledzić każdą transakcję. Dużo lepszym środkiem do płacenia na czarnym rynku jest po prostu gotówka. A przy Bitcoinie wszystkie transakcje są widoczne. Nie widać nazwisk, ale widać kto, gdzie i jak i kiedy przesyłał jakieś środki. W tej chwili może faktycznie jest im ciężko prześledzić, bo urzędasy są 100 lat za technologią i nie wiedzą o co w niej chodzi. Dlatego się tak boją, dlatego tak panicznie robią kampanię, uważaj na kryptowaluty, i tak panicznie wszystkich przestrzegają przed kryptowalutami, ponieważ blockchain, cała technologia blockchain daje ludziom po prostu wolność. Oni są nam niepotrzebni do niczego. Także tyle na dzisiaj, na początek. Postaram się gdzieś tam głębiej wchodzić w ten temat technologii blockchain i w ogóle kryptowalut. I będę w kolejnych filmikach, będziecie mieć więcej informacji, takich bardziej może technicznych. No, trzymajcie się.